Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Little Nightmares 2. I zapewne się zastanawiacie, co my w ogóle robimy w title screenie, dlaczego jesteśmy w menu głównym. Otóż, jak pamiętacie, poprzednim razem dostaliśmy się do opuszczonego miasta, tak? Tak, dokładnie tak. I co się okazuje? Okazuje się, że opuszczone miasto, do którego się dostaliśmy, to jest właśnie to z title screena. Ciekawa sprawa, co nie? Okej, tyle ode mnie, to jest krótkie streszczenie, co się działo w poprzednim odcinku. No i poza tym, że się niejednokrotnie trochę wystraszyłem telewizora, który w zasadzie spowodował, że mieliśmy przez chwilę halucynacje, to nic szczególnego się nie wydarzyło. No może poza tym, że uciekaliśmy przed mordercą, który w zasadzie nas ścigał w tamtym lesie / bagnie. I tyle w temacie, to chciałem co jedynie powiedzieć. Dobra, to my widzimy się już w grze i zaczniemy od czytania komentarzy od was, bo dostałem dwa komentarze. I jeżeli kogoś nie interesują te komentarze i moje pierdolenie i odpowiadanie na te komentarze, to tutaj oczywiście standardowo macie minutnik, żeby sobie przewinąć. A teraz przechodzimy do rzeczy. Asia White Rose. No, akcja ze strzelbą była gruba. To się nazywają zdesperowane dzieci. Zgadzam się, to są zdecydowanie zdesperowane dzieci. Uhuhu, telewizja uzależnia i to w sensie dosłownym, bo aż mono wciągnęła się do środka. Znaczy, mono wciągnęła do środka. Tak, 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 dokładnie. Telewizja jest bardzo uzależniająca i ja coś wiem na ten temat, ponieważ czasami jak zobaczę, że jest jakiś, powiedzmy, serial bądź też i film, który mnie w telewizji zainteresuje, to potrafię spędzić tam godzinę, tak więc zgadzam się, telewizja tak jak i YouTube są bardzo uzależniające, bez tutaj żadnej kapy. Swoją drogą słyszałem, że jest jakiś komiks do tej części i chyba pierwszej. I te DLC albo i dwa do pierwszej części i liczę, że ograsz. Tak, mam zamiar ograć DLC do pierwszej części. Chciałem to zrobić zanim wyjdzie Little Nightmares 2, ale pomyślałem sobie, że w tym roku możemy ograć i DLC do jedynki, i DLC do dwójki, żeby zrobić takie duo i combo. Dziękuję Asia za komentarz, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że zostawisz kolejny komentarz w kolejnym odcinku. Dobra, teraz łyk wody. Zakolników TV. Co do poprzedniego odcinka, mam teorię, że typ ze strzelbą był chorym psychicznie człowiekiem i ubzdurał sobie, że mono oraz młody to zwierzyna i być może stąd ta gonitwa. Wiesz co? Zgodziłbym się połowicznie, dlatego że być może ten właśnie oto psychiczny człowiek, jak to ująłeś, możliwe, że po prostu jest seryjnym mordercą, który kiedyś mógł, mogła oczywiście zdarzyć się taka tragedia, że jego byłe dziecko, w sensie byłe, no wiadomo, mówimy w czasie przeszłym, zostało po prostu zamordowane z rąk innego mordercy i ten sobie postanowił, że skoro musiał pochować własne dziecko, no to mógł zwariować psychicznie, że nie jest niestety szczęśliwym człowiekiem. Co za tym idzie, chce się po prostu zemścić na każdym przypadkowym przechodniu, czyli po prostu jest on seryjnym mordercą, który wyżywa się na niewinnych ludziach. Tak myślę, żebym zbudował tę teorię. W tym odcinku, no cóż, mam chorą teorię. Gdy dotarłeś do miasta i pomieszczenia z telewizorem, od razu miałem skojarzenie z Matrix, gdy telewizor przeniosił ciebie do korytarza. Wiesz co, to nie jest to nie jest jakby głupie spostrzeżenie i myślę, że mógłbym to normalnie zaliczyć, dlatego że sam ostatnimi czasy, jak widzę, co się w tej gierce wyrabia, mam wrażenie, że jakby serio to był jakiś totalny Matrix. Natomiast co do teorii to te wszystkie parypetie są na tyle chore, że wręcz przechodzi myśl, że być może mono może być ciężko chory i wszystkie wydarzenia, jakie widzimy, mogą być wynikiem halucynacji lub mocnego urazu psychicznego. Gdzie przez to mono może widzieć takie rzeczy? Być może to jest prawda. Nie mówię, że nie, ale to, co piszesz, jest całkiem prawdopodobne. Jeśli chodzi o Six, to miałem często wrażenie, że w pierwszej części jest opętana, bo czasami jej zachowanie potrafiły zmrozić krew w żyłach. Na przykład pamiętam moment, jak łapczywie rzuciła się na stworzenie, bodajże to był szczur, i miałem niezłe obrzydzenie przez to. Druga część mocno szokuje, nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Dziękuję Zakolników TV, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za komentarz i zgadzam się z twoją wypowiedzią, bez żadnej ironii, bez żadnego sarkazmu. A teraz przejdźmy już do właściwej części odcinka
i zobaczmy, co ciekawego tym razem będzie się działo. No dobra, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, ostatnim razem skończyliśmy przy właśnie śmietniczkach oraz telewizorku i fotelu, który został wyrzucony. What? Ktoś, kurde, ma naprawdę słabe gusta, że wyrzuca taki porządny fotel, ale dobra, okej. No nie równa się to oczywiście mojemu fotelowi, na którym obecnie sobie siedzę. Dobra. Widzę, że tutaj chyba zadanie jest proste. Będziemy musieli przesunąć ten śmietnik. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, 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 trzeba będzie go przesunąć. Dobra, chodź mi tu pomóż, młody. Tak jest, trzeba go przesunąć, dokładnie tak, bo tutaj mamy małą dziurkę. Ale bez oczywiście żadnych skojarzeń, to jest po prostu przejście. Więc dobra, idźmy tam. Przedostaliśmy się, chodź tutaj młody, chodź, 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 chodź. To w ogóle to jest jakaś chyba szkoła. Po czym wnioskuję, że to jest szkoła? Po tym, że chociażby mamy plac zabaw. Jak widzicie, mamy tutaj huśtawkę, mamy tutaj tak zwaną drugą huśtawkę albo konika. Mamy tutaj prowizoryczną huśtawkę z oponą, którą często ja za dzieciaka sobie też robiliśmy. Jak widzieliśmy, takie stare opony, które no nie nadawały się do niczego. I mamy tutaj boisko mini, tak wiecie, możemy sobie w piłkę nożną zagrać na przykład. Chodź tutaj, młody, zagramy sobie w piłkę nożną. Ja postaję na bramce, a ty mi, nie wiem, może strzel. No, dawaj, dawaj. Ej, na bramę chodź, na bramę. Stój. Ja kopnę piłkę. No, broń. Halo. E, mówię do ciebie coś. No, dawaj, 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 dawaj. Na bramkę, już. Patrz na to. Ej, co to ma znaczyć? Kurde, gol ma być. Gol ma być, powiedziałem. No pa, w piłkę trafić nie może. Bez kitu. Oj, widzisz, gol jest. Halo, co to ma znaczyć? Jest gol. Dobra, idziemy. A może to nie trzeba tu iść? Czekajcie, zobaczmy, co tutaj jest podejrzanego. Bo może to jest jakieś przejście, o którym ja nie widzę. Oczywiście, że tak. Tutaj coś mamy. Idziemy do góry. To trochę mi się kojarzy z tym, z... Kurde, nie pamiętam, jak to było. To była jakaś baśń o królewnie długowłosej, coś takiego? Była taka jakaś dziewczyna, co miała takie długie włosy, co ona mogła spuścić normalnie z okna. Coś kojarzycie? Bo ja jakby kojarzę, ale nie wiem, w którym kościele mi to dzwoni. Tutaj widzę, że mamy sfajczony kosz na śmieci. Prawdopodobnie jakaś petarda tutaj wybuchła. Albo po prostu ktoś rzucił zapałki, whatever. I jesteśmy w szkole, na korytarzu dokładnie. Tutaj mamy przełącznik ze światłem. A możemy zgasić światło. I możemy zapalić światło. No, to od tego działa, to od tego właśnie, to są... To jest zastosowanie przełącznika. Nie wiem, czy tam orientujesz się, Michał, bo może ty nie miałeś styczności z takimi przełącznikami, ale tak, przełącznik do tego właśnie służy. Okej, dobra. Tu mamy pokoik czyjś, a może to jest zbiorowy pokoik, bo mamy tutaj tyle tych łóżek. No, jest to całkiem prawdopodobne. Mamy piłeczkę, ale piłeczką to my sobie niewiele zdziałamy. I co my tą piłką możemy zrobić? Rzucić przez okno? Nie wydaje mi się. A ty co trzymasz za puszkę? Mamy w ogóle jakieś klocki też. No to dzieciaki nie mogły narzekać na nudę. To, wiecie co? To troszeczkę wygląda jak taki, nie wiem, akademik? Nie, akademik nie, kurde. Co ja w ogóle mam za teorię? To jest taka mała szkoła. Tylko, kurde, właśnie to jest zastanawiające, bo to jest niby szkoła, ale oni mają tutaj łóżka. Czyżby to był jakiś, nie wiem, nie akademik, może to jest dom dziecka jakiś? Nie wiem, ciężko mi jest coś stwierdzić, co to dokładnie jest, gdzie my teraz jesteśmy. Tutaj mamy jakieś przejście? Nie, nie mamy. No tymi łóżkami raczej wątpię, że się dostaniemy. Wątpię w to, bardzo wątpię. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak albo dostaniemy się łóżkiem. Nie, czekajcie. Tu możemy coś takiego zrobić. Mogę tutaj wejść. Po tym mogę wejść. Zbiłem tego. No, co tutaj mamy? Nie bardzo kumam, o co z tym chodzi.
No dobra, no to może spróbujmy inny patent. Skoro nie możemy dostać się rzekomo do żadnego innego pomieszczenia, to zobaczmy, o co chodzi z tym. Może spróbujmy w ten obraz rzucić, może to coś da. O! O proszę, coś dało! Co tu mamy, kurczę, pieczone? O kurde, co to jest za pomieszczenie? Co to jest za pomieszczonko? Gdzie my jesteśmy? Co jest grane? O, tu widzę, że kurde, odkryłeś coś, ziomek. O, jesteśmy teraz pod podłogą. O kurcze pieczone, co to jest? Co to ma znaczyć? Trzeba się tutaj schylać teraz. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że żadnych pająków tutaj nie będzie, ani innych stworów. Bo przyznam, że się trochę cykam. Dobra, tędy trzeba przejść. Przez chwilę myślałem, że się coś zbugowało, ale jednak nie. Okej, czyli schodzimy teraz w dół. Super. I co? I tyle? I co robimy na dole? Może coś jest tutaj, co powinniśmy zrobić? Po rurze możemy się z powrotem dostać. Może tam coś było u góry, tylko ja tego nie dostrzegłem. No dawaj, Mono, skacz! Nie odwalaj tutaj, kurde, głupot. Co ty sobie wyobrażasz, ziomek? Aaa, trzeba to otworzyć. A przez chwilę myślałem, że ten. On się tak patrzył na tą rurę, jakby coś faktycznie nie tak było i tam z boku było faktycznie coś, co mogłem przeoczyć, bo jednak, no widzicie, sama gierka jest w sobie ciemna. Ale nie mam zamiaru rozjaśniać gierki, dlatego że to jest no horror, który powinien być trochę ciemniejszy. Co? Widzieliście to? Kto to tam był? To jakieś wiaderko jest. Jakaś przynęta czy co? Co jest grane? Dobra, musimy uważać na to wiaderko. Tędy trzeba iść. Kto to tam spylał? Ej, widziałem kogoś. To nie są żadne halucynacje, ja kogoś widziałem. Nie wmówicie mi, że nie. Tu mamy szafki szkolne. Ewidentnie ktoś tutaj majstrował. Co jest z tymi pułapkami? Co one tak szybko lecą? Dobra, jakoś przeszłem. Ty, faktycznie tam ktoś spyla. Zobaczmy w tamtą stronę, zanim polecimy do tych otwartych drzwi. Gdzie ty jesteś, ziomek? Mogłem się tego spodziewać, że coś nade mną zaraz spadnie. I znowu od początku te sekwencje. No niby to jest blisko, no ale kurczę pieczone. Dawaj no, dawaj, 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 ziomek. A teraz cię przychytrzyłem. I co, co ja tu mam? Co ja tu mam? Widzisz, co ja tu mam? Ja tu mam, kurde, małpkę. To jest ta małpka z pierwszej części z symbolkami. O kurcze pieczone. Ej, pamiętacie nią? Właśnie nią żeśmy ten trollowali różnych tam złamasów. O, tędy uciekasz? Nie na moje warcie, kolego. Nie na moje warcie. Zaraz my się tobą zajmiemy, spokojnie. Zaraz się tobą zajmiemy, to tylko kwestia czasu. Tylko coś trzeba będzie przesunąć. Nie, to trzeba byłoby czymś cięższym, to może by wtedy to się odłamało albo cokolwiek.
Ale tutaj coś mamy jeszcze. O kurcze, co to mamy za pomieszczonko? Ty, tutaj mamy jeszcze jakąś... Ale... Ale z fuksem to przeżyłem. O ty śmieciu jeden. Teraz to ty sobie kurde już nagrabiłeś. Rozumiem kurde wszystko. Rozumiem, że nie przepadasz za mną, chociaż nie wiem dlaczego. Ale kurde takie pułapki, tego ci nie daruję kurde śmieciu. Zaraz cię dorwę i ci nogi z dupy powyrywam. Co jest grane? Co tutaj się dzieje? Ej, co? Oni go porwali? O nie, tak się bawić nie będziemy, nie ma takiej opcji. Oddawajcie kurde mojego kumpla. Co jest? Drabina tu jest. Ej, ej! Aha, to pięknie, oni polecili drabiną, a ja muszę teraz kombinować. No świetnie, kurczę, no nic tylko pogratulować pomysłu. Ale zaraz ja tutaj przejście znajdę, nawet tutaj mamy w sumie. Aha, dobra, czyli muszę to zrobić tak, żeby tamten nas nie zauważył. Mam nawet dobry pomysł, jak to zrobić. Ale to jest super patent, moi drodzy. Przecież mamy tutaj zabawkę, która mogłaby ten... A nie, nie mamy zabawki. Trzeba inaczej, trzeba prowizorycznie robić. Okej, czyli jak nie mamy zabawki, to warto byłoby tą kartką papieru rzucić. Okej, to jest plan, to jest plan. Nie tym? To czym? Młotkiem trzeba zdzielić go! O kurde! Ale w łeb dostał! Patrzcie, jak ich porobiłem, nie? Ale oni się nabrali na własną pułapkę, co za kurde śmietniki, nie? Co za śmietniki, nabrali się, kurde. Własną bronią ich zniszczyłem, tak na dobrą sprawę. To jest winda? Nie, tutaj jest kluczyk. Okej, czyli trzeba będzie kluczyk zdobyć. Niby to bułka z masłem, ale... Pytanie, czy... czy się uda? No już widzę, że tutaj chyba powrót do klimatu z pierwszej części, czyli teraz jestem sam, kompletnie sam i... Przed nami oto pani nauczyciel, no bo nie można jej inaczej nazwać. Dosłownie to jest nauczycielka. Dobra kobiecino, prowadź sobie dalej lekcję, ja ci nie przeszkadzam. Tam nie wiem, pytaj sobie uczniów ile to jest 2 plus 2, prawdopodobnie to jest 8, bo oni nie zgadną, bo to są takie łamagi. Niestety pani profesor, pani uczy klasę pełną debili, więc nie ma co tutaj gdybać. Więc proszę tutaj dalej prowadzić lekcję, ja sobie przejdę, prześlizgnę się, a wy sobie tam prowadźcie lekcję, ja wam nie przeszkadzam, ja jestem tutaj tylko zabłąkanym uczniem, który w sumie zgubił się i tyle w temacie bym powiedział. No i się udało i przeszedłem, jak najbardziej tak. Największy zabijaka, jeszcze trąbkę dostałem. Dobra, tutaj mamy checkpoint. Udało nam się w miarę na spokojnie przejść. Więc teraz tak. Szybko. Dobrze, się schowałem.
Co jest? Ta szkoła jest popierdolona, bez kitu. Nie dość, że uczniowie są jacy są, to jeszcze ta nauczycielka od siedmiu boleści. Co ona ze swoją szyją robi? Co ty, kobieto, ćpałaś? Idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Won mi stąd, masz karo jedna. To jest naprawdę trudny poziom. Moi drodzy, dawno nie było tak trudnego poziomu. Idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd. Proszę, błagam, idź stąd. Idź sobie stąd. O ja cię pierdziule, ja tego nigdy nie przejdę. Tak jak ostatnio mówiłem, nie? Większość poziomów mówiłem albo sekwencji, że nie przejdę. A jednak mi się udawało, więc... O nie! Jaka to jest, kurde! Jaka to jest, kurde, pała! Pała de hombita! Idziemy stąd. Dobrze, dobrze, kurde. Niech se tam nauczycielka, kurde, robi wychowanie do życia w rodzinie. Śmieciara jedna. Okej, tą winą dojechaliśmy tutaj, więc... No cóż, chyba wiecie, co to oznacza. Tak, moi drodzy, 42 minuty mam na liczniku. Będę musiał co nieco powycinać z niektórych fragmentów, tak więc... Myślę, że to będzie jeden z dłuższych odcinków. Ponad pół godziny myślę, że murowane będzie. Tak więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodoba, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Oczywiście pamiętajcie o sekcji komentarzy, ponieważ w następnym odcinku również poczytam wasze ciekawe teorie, tak jak to było w tym, jak i poprzednich odcinkach. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale. Linki są pozostawiane w opisie. I co? Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, po więcej i kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć!